Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego pod nazwą przedszkole nr 185, remont kapitalny, sanitariatów dla dzieci, dofinansowanie zadania powierzonego. Drodzy Państwo, to jest, znaczy tą uchwałą chcemy wykorzystać pozostałe środki finansowe po przetargu, po realizacji tego zadania w wysokości 1568 zł. Właśnie poprzez poszerzenie zakresu rzeczowego jest to niezbędne, bo przenoszenie na inne zadanie byłoby niemożliwe ze względu na to, że rok budżetowy ma się już ku końcowi. No i to jest oczywiście zmiana skonsultowana z panią dyrektor z przedszkola nr 185. Czy Komisja Edukacji opiniowała ten projekt uchwały? Oczywiście jest opinia pozytywna. Jest pozytywna, dziękuję Panie Przewodniczący. Drodzy Państwo, w związku z tym, że jest opinia pozytywna, otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń w dyskusji, Pani Ania, tak? Jak ta kwota zabezpieczy, jaką ilość pieniędzy? Myślę, że za dwa okna powinny zostać wymienione, nie więcej. Natomiast chodzi o to, żeby te środki wydatkować. Pani dyrektor wskazała właśnie ten zakres, także chcemy coś wykonać, żeby te środki nie wróciły do budżetu miasta, bo te, które wracają, to. Pani Regina Zadęcka. Tak, ja chciałam do tego stosunkować, bo padło pytanie, ile opcji będzie zostało wymienione. Najbardziej potrzebne tu jest jedno okno, które zostało, że tak powiem, wiatr wydmuchał go. No i w związku z tym wyleciało to okno i zostało zabezpieczone. I jest to w trybie awaryjnym, trzeba było właśnie to okno wyremontować i w związku z tym takie zostało uruchomione zadanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Regino. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.